Witajcie na moim kanale. Dzisiaj taki nietypowy odcinek i znowu z domu. Ja przepraszam Was, bo widzę, że koledzy wychodzą, jeżdżą na biwaki i takie inne historie. Natomiast ja nie mam na to zwyczajnie czasu. A jak mam czas i postanawiam go trochę poświęcać, to poświęcam go na organizowanie naszego siódmego złazu bushcraftowego. W dzisiejszym materiale będzie trochę o warsztatach moich, które będę prowadził, puszka survivalowa w praktyce. To akurat prototyp puszki survivalowej, nad którą pracuję, która będzie przekazana dla Was do ćwiczeń właśnie podczas tych warsztatów. No i właśnie takimi rzeczami się zajmuję. Dodatkowo podsunął mi tutaj kolega Jakub Malarz. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za podpowiedź. Podsunął mi pomysł, w jaki sposób można ustalić wiek Victorinoxa, bo każdy ma jakiś scyzoryk. W przypadku na przykład baka jest to bardzo proste, bo bak ma oznaczenia bite na głowni i jesteśmy w stanie dokładnie sprecyzować rok pochodzenia naszego Victorinoxa, a w przypadku, przepraszam, naszego baka 110 na przykład albo 112 Ranger. A w przypadku Victorinoxa nie jest to takie proste. No choćby nawet dlatego, że były różne i różniaste Victorinoxy. Na przykład, nie wiem czy wiecie, ale w latach 90. były nawet Aloxy bez ryftowanych okładzin. Były to Aloxy niebieskie, w kolorze niebieskim, produkowane tylko i wyłącznie dla holenderskiej armii. No i obecnie jest to produkt kolekcjonerski, ale nigdzie nie ma wybitej daty produkcji, nigdzie nie ma nic. No jeżeli ktoś doczyta, ktoś się interesuje, to będzie wiedział, że niebieski Alox, którego jest bardzo ciężko dostać, z gładkimi okładkami, był produkowany dla holenderskiej armii. Tak samo ciekawostką jest to, że szwajcarski krzyż, czyli logo marki Victorinox, Victorinox używał przed rokiem 1909, czyli przed takim datowaniem tej swojej wielkiej fabryki i tak dalej. Natomiast jest dokument, gdzie właściciel, pierwszy właściciel firmy podpisał ten dokument i może posługiwać się logo właśnie szwajcarskiego krzyża na tarczy, który ma oznaczać optymizm i ochronę. Tarcza pełni funkcję ochrony, a krzyż pełni funkcję optymizmu. I od 1909 roku Victorinox dopiero używa tego logo. Wcześniej też używał tego logo w trochę innej formie, ale robił też scyzoryki bez logo. Bez logo swojego, czyli bez krzyża szwajcarskiego na tarczy. Tak samo no, ciekawostką jest to, że w 1961 roku na przykład firma Wenger i firma Victorinox ubiegały się o kontrakt dla austriackiej armii, ale austriacka armia wybrała docelowo, przepraszam, szwajcarska wybrała docelowo taki rodzaj otwieracza. No i co? No i ciekawa sprawa, ponieważ wszystkie otwieracze, czyli tę część firma Wenger zamawiała u firmy Victorinox. To była konkurencja w końcu, tak? Natomiast konkurencja taka, powiedzmy sobie, dobra i konkurencja taka, jaka powinna być. I firma Victorinox zarzeka się na swoich stronach internetowych, że ze sprzedaży tej części firmie Wenger, czyli tego otwieracza, nie czerpała żadnych dodatkowych korzyści, czyli sprzedawała jej po prostu po kosztach, można powiedzieć. Nie? No później oczywiście Victorinox przejął Wengera. Były też różne rodzaje korkociągu. Od grubości, poprzez zwoje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja coś zaraz Wam pokażę. Były też różne oznaczenia bicia puncy na scyzorykach, nie?
taka najsłynniejsza, którą się niektórzy kolekcjonerzy posługują, to jest kusza, która jest na niektórych scyzorykach Victorinoxa, tam z lat 80. Za moment do tego przejdziemy, ponieważ ja tutaj otrzymałem linka od kolegi subskrybenta, który mnie namówił na ten materiał. I tego linka chcę Wam wrzucić pod film, żebyście mogli sobie poczytać, a za moment Wam pokażę na komputerze pewne różnice właśnie, w jaki sposób można najprościej odróżnić wiek swojego Victorinoxa. Ale zaraz przejdziemy do właśnie takiego pokazu, nie? Tak jak powiedziałem, ja nie chcę uchodzić tutaj za jakiegokolwiek znawcę. Chcę po prostu pokazać Wam, podzielić się z Wami materiałami, które są dostępne w internetach, więc ja nie będę tutaj jakimś wyznacznikiem ani dobrego smaku, ani też historii Victorinoxa, bo nie ją napisałem. Natomiast bardzo lubię te scyzoryki i chciałem się z Wami podzielić właśnie tą historią. Jak widzicie, przed 73 rokiem datowane scyzoryki miały kuszę i miały napis Elinox, a z drugiej strony Victorinox Switzerland Stainless Rose Frey. Dokładnie tak. 73-75 Elinox Switzerland Stainless Rose Frey. I tak dalej. 75 rok. Od 76 do 80. Tutaj jest wersja Economy Line. A wy tego nie widzicie. Okej. Może tak. Economy Line. Czyli to są wszystko te wersje ekonomiczne, czyli takie, jak my teraz używamy. No i 80-2005. Czyli tutaj jest ta właśnie kusza, o której ja mówiłem. I popatrzcie. Kuszę mamy przed 73 rokiem i od 80 do 2005 roku, nie? Na Victorinoxie umieszczoną. No i to są już te najnowsze Victorinoxy, czyli 2006 do 2010 produkcja. A to nie koniec na tej stronie, moi mili, ponieważ możemy sobie poczytać tutaj o Aloxach, czyli tej wersji, można powiedzieć, bardziej wytrzymałe i tak dalej. Tutaj też od 57 do 74, od 75 do 85, więc warto zajrzeć i zobaczyć do swojego Victorinoxa, co wy tam macie w tych Victorinoxach. Oczywiście tekst jest w języku angielskim, można sobie to przetłumaczyć nawet za pośrednictwem. Nawet za pośrednictwem tłumacza Google. Ciekawostka tutaj odnośnie tych krzyży, o czym Wam mówiłem. Są różne i różniaste były przez lata używane przez Victorinoxa. Na przykład był taki model Alox, który był produkowany chyba do 61 roku. I wy go znacie jako pionier, bo tak się najbardziej utarło, ale to jest Alox tak zwany MiO. Widzicie, tutaj jest ten korkociąg, o którym mówiłem, tak dla jasności, żebyście zobaczyli. Ten jest zupełnie inny, prawda? Ten Alox był tak zwany paramedic. Ktoś wpadł na pomysł, żeby szwajcarscy żołnierze na polu bitwy mieli nożyczki, natomiast no, stwierdzono docelowo, że skoro mają ostrze w swoim scyzoryku, nie muszą tych nożyczek mieć. O, tutaj macie właśnie to, o czym mówiłem, więc czyli te korkociągi. Więc jednoznacznie ciężko jest stwierdzić wiek Victorinoxa. Jednoznacznie bardzo ciężko jest stwierdzić wiek Victorinoxa, dlatego że tych scyzoryków, tych noży było tak dużo, że po prostu ciężko się w tym połapać. Ja nie wiem, dlaczego właściciel firmy Victorinox nie zadbał o to, aby
właśnie robić jakąś punkcę w postaci znaku graficznego, który będzie rozpoznawał dokładny wiek scyzoryka, nie? My musimy się domyślać, natomiast generalnie jeżeli chcemy kolekcjonować te piękne, wspaniałe scyzoryki, to trzymajmy się właśnie tego, bo po tym możemy poznać co i jak. Jeżeli chcemy mieć aloksy, no to tutaj mamy pokazane co i jak, a jeżeli chcemy mieć tą wersję ekonomiczną, no to warto zajrzeć tutaj. Ja jestem zdumiony, ponieważ wszyscy na jakichś forach, które czytam, to mówią, że Victorinox z kuszą, jeszcze ma kuszę, jeszcze to. No i widziałem zdjęcia właśnie i na każdym pisało oficer Swiss, czyli oficer szwajcarskiej armii. No a tutaj widzicie, no jest Elinox na przykład, nie? Przed 73 rokiem. No i tutaj to jest dla mnie jakiś przedmiot, który stanowi jakąś wartość kolekcjonerską. To pewnie też, tylko że zdecydowanie, gdybyście się na przykład dowiedzieli, że i bylibyście kolekcjonerami, że macie scyzoryk z kuszą i ktoś by wziął za na przykład ten scyzoryk z tym znakiem jakieś tam pieniądze od was, a wy byście chcieli jeszcze starszy scyzoryk z kuszą, a nie wiedzielibyście, że ona jest, nie? No to pewnie byście przepłacili. No tak to wygląda. Ja link do tej strony oczywiście pod materiałem załączę, żebyście sami mogli sobie zobaczyć, bo tak jak mówię, ja nie jestem ani wyznacznikiem tutaj, ani w żaden sposób nie chcę być mędrcem i nikim takim innym. Ja po prostu staram się interesować rzeczami, które bardzo lubię, a Victorinox stety albo niestety do takich rzeczy należy i jest to ulubiony tak naprawdę nóż, który używam, jak wiecie, na co dzień. No i sytuacja jest taka, jaka jest. Napisałem do firmy Victorinox Polska, do pani Barbary, bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję w imieniu swoim i w imieniu uczestników z Łazu, o możliwość udostępnienia mi dwóch narzędzi, które wybrałem w celach właśnie uzupełnienia informacji dotyczącej puszki survivalowej czy puszki przetrwania i ewentualnych warsztatów tymi narzędziami. Są to dwa narzędzia marki Victorinox. Otrzymałem taką piękną kartę od Victorinox Polska i otrzymałem dwa narzędzia, które sam sobie wybrałem. Ja, jak wiecie, używam narzędzia Camper. To jest najprostszy scyzoryk z piłą, czyli dwa otwieracze, szydło, korkociąg, dwa ostrza duże, małe i piła do drewna. Oczywiście wykałaczka penceta czy pinceta i przy korkociągu jest miejsce na szpilkę, w którą mój Victorinox akurat jest zaopatrzony. Nie będę zdradzał, po co jest w nią zaopatrzony, bo to będziemy ćwiczyć na warsztatach i będę wam pokazywał pewne właśnie pewne rzeczy, które ja nabyłem przez lata użytkowania mojego Victorinoxa. I myślę, że będą to dla was fajne rzeczy. Otrzymałem dwa scyzoryki, które są rozbudowaniem wersji Camper. Rozbudowaniem, czyli nadbudowaniem czegoś na kanwie tego scyzoryka. Pierwszym scyzorykiem jest Huntsman Plus 1.3713. To jest scyzoryk, który ma praktycznie wszystkie funkcje takie jak Camper. Ja zrobię osobny film o Huntsmanie Plus, bo to jest genialny scyzoryk moim zdaniem. To jest scyzoryk w ogóle chyba amerykańskich prezydentów. Scyzoryk NASA, scyzoryk, który latał w kosmos i takie inne historie. On dodatkowo w takim standardzie ma jeszcze nożyczki, czyli wszystko to, co ten, plus nożyczki i hak, ten wielofunkcyjny. A w wersji rozbudowanej plus ma długopis, śrubokręt i szpilkę chyba też. Tak, i szpilkę także. Więc to jest scyzoryk na kanwie Campera. Jedną warstwę szerszy od Campera. O tym scyzoryku zrobię materiał, bo jest to genialny scyzoryk.
Ja obawiałem się, ponieważ nigdy nie miałem takiego scyzoryka cztero, jak to się mówi, cztery poziomy narzędzi. Jak trzyma się go w dłoni, bo do tego jestem doskonale, jest to doskonały scyzoryk, jestem do niego przyzwyczajony. Zresztą, tak jak wam mówiłem, cała moja rodzina posiada scyzoryki Victorinox, począwszy w tej chwili od, no od, nie, moja żona używa Baka 110, przepraszam. Począwszy od mojego najmłodszego syna, który w tej chwili, w tym roku będzie kończył 18 lat, poprzez drugiego syna, który ma 22 lata i już ma w tym momencie dwa swoje scyzoryki ulubione. Jednego ma Bantama, drugiego ma Forestera. Moja córka ma Explorera, mój zięć ma... Evogripa. Takiego dużego. Nie wiem, jak on się nazywa. Ranger Grip. Dokładnie. Ranger Grip. Chyba 75, nie pamiętam, bo mu kupowałem. Z etui. Macie go chyba na moim kanale, nawet wam go pokazywałem, z borów tucholskich. Jest taki, 5 dni byłem w borach tucholskich i właśnie posługiwałem się tylko i wyłącznie tym scyzorykiem. I on jest tam na kanale. No i to jest ten Huntsman Plus. Natomiast drugi scyzoryk i ten waży 99 gram. 75 gram o 20, powiedzmy 4 gramy więcej waży Huntsman Plus. Drugi scyzoryk to jest scyzoryk, który zawsze chciałem mieć, a nigdy nie chciałem go kupić. 0813.3. Każdy ma swojego Outridera. Victorinox także zrobił mi scyzoryk, czyli zrobił mi Outridera. To jest ta wersja Outridera z blokowaniem tutaj, które się nie przesuwa na okładzinie, tylko jest liner lock i tym samym jest blokowanie otwieracza do butelek, śrubokrętu i no, to jest genialne narzędzie w ogóle, muszę wam powiedzieć, do zapieczonych śrub i takich innych historii. Tak jak mówię, będę pokazywał te scyzoryki głównie podczas warsztatów, ale zrobię o każdym z nich film, zarówno o Huntsman Plus, jak i o Outriderze oczywiście, bo to jest scyzoryk dla mnie. I to też jest scyzoryk na kanwie tego scyzoryka. On ma 111 mm. Ostrze ma duże w porównaniu z moim scyzorykiem. Ale ma dokładnie te same narzędzia, plus nożyczki, dokładnie jak ten scyzoryk. I zamiast haka ma taki śrubokręt gwiazdkowy, który moim zdaniem nie jest konieczny jako śrubokręt, ponieważ raz, że jego się źle otwiera, bo trzeba wyciągnąć nożyczki i później dopiero się bawić tutaj z wyciąganiem tego śrubokręta. To jest taka mała rzecz, ale on doskonale z kolei działa, już to sprawdziłem, do rozwiercania pewnych rzeczy. Także taki duży scyzoryk i on waży ponad 100 gramów, ale tak jak mówię, o tym scyzoryku będzie na pewno materiał, bo uważam, że to jest genialne narzędzie biwakowo-turystyczne. Takie właśnie, nawet można powiedzieć, bardzo mocno survivalowy, użyteczny multitool. Także co, no dostałem za darmo, więc mówię, że dostałem za darmo i będą to ćwiczone, te scyzoryki. Dostałem dwa scyzoryki. Będziemy nimi ćwiczyć, będziemy bawić się omawiać puszkę survivalową. Nie zdołamy wykorzystać wszystkiego z tej puszki. To wam mówię od razu na warsztatach, ponieważ warsztaty będą miały tylko 30 minut. To będzie taka zajawka, jak będziecie chcieli przyjechać na warsztaty pełne z puszką survivalową. To jasne, że możecie to zrobić, możecie do mnie pisać i tak dalej, ale podczas złazu będziemy mogli pewne rzeczy przećwiczyć i przećwiczymy na pewno, bo te rzeczy, które ja uważam za
takie, które chciałbym bardzo mocno, żebyście wywieźli z tego w głowie, to przećwiczymy, a na pewno będziecie mogli zobaczyć, spróbować narzędzi Victorinoxa, ponieważ są to, tak jak mówię, wspaniałe narzędzia. I co jest istotną sprawą? To, co mówię chyba za każdym razem, jak używam Victorinoxa i pokazuję Victorinoxa i bawię się Victorinoxem, że pierwsze, to jest nożyk, który zawsze mamy w kieszeni, a nigdy o nim nie wiemy, że go mamy w kieszeni. A jak akurat nam przyjdzie taki moment, że potrzebujemy czegoś ostrego, to wyciągamy Victorinoxa właśnie, bo jego w ogóle nie czuć w kieszeni, bo to jest 75 gramów. I tak naprawdę można o tym powiedzieć, że to jest nóż survivalowy. No tak, dlatego że zawsze go mamy przy sobie. A druga sprawa jest taka, że ten scyzoryk Victorinox jest o tyle ciekawym narzędziem, że ktoś mówi, że jest niebezpieczny tutaj, nie? Ale ostrze spokojnie można zablokować. Pokażę Wam podczas warsztatów, w jaki sposób można zablokować ostrze, posiadając to, co mamy przy sobie. I wtedy będzie bezpieczny. Bezpieczniejszy, bo moim zdaniem jest bardzo bezpieczny. Natomiast jest to narzędzie dostępne praktycznie wszędzie. Tu mi ktoś napisał, że w jego miejscowości nie ma Victorinoxów. No ale mamy internet, możemy jechać do innej miejscowości. Ja wszędzie nie mówię o tym, że w każdej dziurze jest, nie obrażając Twojej miejscowości oczywiście, drogi subskrybencie, że w każdej dziurze jest taki Victorinox, ale jak pojedziecie, teraz są wakacje, możecie jechać, zakładam, że praktycznie w każdym mieście, na dworcu autobusowym, kolejowym, jakimś takim, na lotniskach są scyzoryki Victorinoxa. Nie mówię tutaj o konkretnym modelu, po prostu scyzoryki Victorinoxa. W galeriach handlowych, w centrach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jaka jest idea? Idea jest taka, że posiadając małe narzędzie, niewielkich rozmiarów, które możecie używać na całym świecie, bo tutaj nie ma blokady ostrza. Outridera nie użyjecie na przykład w Niemczech, bo Outrider ma blokadę ostrza, tak? Do Niemiec nie pojedziecie sobie z Outriderem, chyba że macie specjalne zezwolenie, że możecie używać takiego noża do pracy, bo tak to zezwolenie wygląda, z tego co mi Krzysztof mówił, mój przyjaciel. Natomiast tego scyzoryka nie użyjecie w Niemczech, a taki użyjecie na całym świecie. To jest scyzoryk, który nie ma blokowanego ostrza, nie ma tutaj jakiegoś tam niebezpieczeństwa. Natomiast ucząc się używać takiego narzędzia, jesteśmy w stanie zrobić nim wszystko, co pokazuje na przykład Felix Zimler, na przykład. Ale też nieskromnie powiem, że ja pokazuję w niektórych moich materiałach, tak jakby ktoś chciał, żebym był nieskromny, to tak czasami pokazuję. I wielu, 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 wielu innych, dlatego że wielu ludzi pasjonuje się tym małym przedmiotem, który jest zamknięty w takich małych okładzinkach i tak naprawdę wszyscy się zastanawiamy, kto wpadł na tak genialny pomysł, żeby zrobić takie narzędzie, nie? No wiemy, kto wpadł, ale nie wiemy w dalszym ciągu, jak mu to przyszło do głowy, nie? Ktoś miał po prostu dar, który dostał, być może od Ducha Świętego, nie wiem. Może. I wpadł na taki pomysł. W ogóle to postscriptum do tego, co jest na puncach, na niektórych Victorinoxach z początkowych lat, pisze Victoria, no bo Victorinox wziął się od imienia mamy właściciela firmy, a ten przyrostek inox został dopisany od stali. Inox nierdzewnej stali, nie? Chyba tyle. Jeszcze raz serdecznie zapraszam na warsztaty puszka survivalowa w praktyce. Będę starał się w bardzo wielkim skrócie powiedzieć całą historię puszek survivalowych od początku do dnia dzisiejszego albo do dnia zaszłego. Zobaczymy, do jakiego momentu dojdziemy w toku naszego rozumowania i jak się rozwinie sytuacja podczas rozmowy. Druga sprawa, na pewno będę chciał pokazać
ideę puszki survivalowej Morza Kochańskiego, bo jemu poświęcamy, jego pamięci poświęcony jest nasz siódmy złaz bushcraftowy. Na pewno będę chciał kilka rzeczy z tej puszki wykorzystać, albo być może uda nam się wszystkie, jeżeli będziemy mieli na tyle czasu. Może coś tam połączymy i będziemy mieli na tyle czasu. Być może obalimy mit, że puszka survivalowa jest potrzebna. Być może. Być może obalimy mit, że to wszystko równa się to. Kto wie, co będzie na tych warsztatach? Tego nie wiemy. Bardzo dziękuję firmie Victorinox Polska za dostarczenie do mnie scyzoryków, które sam sobie wybrałem, po to, aby zademonstrować je Wam podczas warsztatów, żebyście mogli się nimi pobawić, żebyście bardziej mogli poznać Victorinoxa, bo ja zakładam, że nie wszyscy, którzy przyjadą czy przyjdą na ten złaz, będą mieli możliwość pobawienia się takimi narzędziami, albo mieli możliwość, albo znają, nie wiem. Być może nie znają. Moja sąsiadka z dołu na przykład, która czasami opiekuje się moim psem, jak idę do pracy, nie wie, co to jest Victorinox. Zaniosłem jej mężowi pokazać Victorinoxa. No ona mówi, że nie wie, co to jest. Więc nie każdy musi wiedzieć, co to jest Victorinox, a być może, nawet jeżeli ktoś wie, to nie ma na tyle dużo samozaparcia, żeby spróbować używać go jako jedynego narzędzia. Nie wiem. To chyba na tym skończmy, żebym za dużo nie powiedział o moich warsztatach. Bardzo Państwu dziękuję w imieniu swoim, w imieniu uczestników, bo wiadomo, że scyzoryki zostaną u mnie, natomiast uczestnicy będą mogli się nimi pobawić i nimi praktykować. Bardzo Pani Barbarze dziękuję. Miłego dnia życzę wszystkim. Dziękuję bardzo za to, że byliście ze mną, że wysłuchaliście tego całego mojego pitolenia. Po raz kolejny, przepraszam, że z domu. Następny materiał obiecuję, że nie będę kręcił już z domu, tylko będę kręcił z terenu. Zostańcie w duchu i zapraszam do lasu. Wybaczcie mi, tak jak mówię, że nie mam notorycznie czasu dla Was. Thank you.